Po Nouharena znów można dostać elfią biżuterię. Mów szybko! Chciałbym pochować pewnego człowieka w krypcie pod świątynią. Rozpaliłeś wieczny ogień. Jestem ci wdzięczny. Rozumiem, że się dogadaliśmy. W podziemiach znajdziesz rozpadający się sarkofag. Będzie w sam raz. Rozpadający? Możesz go pochować w lesie, jeśli ci nie pasuje. Wolę sarkofag. Pamiętam. Ścigałeś mnie. Ty i twój upiorny orszak. Nigdy nie przestałem, chociaż używasz złego słowa. Dlaczego? By wypełniło się przeznaczenie. Załóżmy, że ci wierzę. Zdradzisz mi moje? Miecz przeznaczenia ma dwa ostrza. Wiedźminie, jednym jesteś ty. Śmierć. Będę za tobą kroczył, czekając na twój błąd. To nie wszystko. Jest śmierć, ale jest też wybór. Nie będę oglądał się za siebie. Znajdę salamandrę i wypełnię przeznaczenie. Będę czekał, wilku. Ty drwisz z przeznaczenia. Drwisz sobie z niego, igrasz z nim. Miecz przeznaczenia ma dwa ostrza. Jednym jesteś ty, drugim jest śmierć. Ale to my umieramy. Umieramy przez ciebie. Ciebie śmierć nie może doścignąć, więc zadowala się nami. Idzie za tobą krok w krok, biały wilku. Ale to inni umierają. Przez ciebie. Mów szybko. Jesteś kapłanem wiecznego ognia? Tak, bezbożniku. Jedynie wieczny ogień ocali nas od białego zimna. A tacy jak ty zginą wśród zamieci. Zginą wśród zamieci? To stara przepowiednia i tliny, elfiej wiedźmy. Ale wieczny ogień nas ocali. Ciekawe. Stary świat skona, by odrodzić się z ziarna, które nie wykiełkuje, lecz wybuchnie płomieniem. Chyba przecież sam sobie. Kpisz, wiedźminie. Zatem powiedz mi, kto dał ci prawo do mieszania się w sprawy ludzi? Tobie, mutantowi, pozbawionemu emocji i uczuć. Odpowiedz, kto?
Wieczny ogień, bez wątpienia. Wracaj do swoich ciemnych sprawek, odmieńcze! Jeszcze jedno. Mów szybko. Do zobaczenia. Napiłby się człowiek. Ojej, mam wielką nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Spać mi się chce. Bestia zła. 3, 4. Szczerzy kły. 5 i 6. Chcecie z... Nie, to niewybaczalne. Abigail jest miła i dużo się uśmiecha, ale herbatę robi niedobrą. Czego chcesz? Znalazłem twoje ogłoszenie. Świetnie. Masz czaszki bargestów? Jeszcze nie mam. Pośpiesz się. Czego chcesz? Znalazł. Świetnie. Tak. Zapłać, a będą twoje. Od razu wiedziałam, że dasz radę. A tu masz jeszcze korzeń mandragory. Muszę wiedzieć, skąd wzięła się bestia. Czemu przychodzisz z tym do mnie? Zawsze słyszałem, że wiedźmy to mądre kobiety, posiadające rozległą wiedzę w dziedzinie magii. No cóż, nie pomyliłeś się bardzo. Ale w tym przypadku nie będę mogła ci pomóc. Za to znam kogoś, kto może. Któż to taki? Ten mały chłopiec. Alvin. To silne źródło. Potrafi wieszczyć, wie o rzeczach, o których nam się nawet nie śniło. Jeśli podam mu pewną miksturę, powinien nam coś powiedzieć. Nie będzie to dla niego niebezpieczne? Nic mu się nie stanie. Nie musisz się tak nad nim trząść. Przynieś mi po prostu 5 kwiatków białego mirtu, który rośnie wokół wioski, a znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania. Jeśli nie znasz się na zielarstwie, mogę sprzedać ci książkę, gdzie wszystko jest opisane.
No dajcie cierpliwości. Nie ma się gdzie śpieszyć. Czego chcesz? Wielebny uważa, że przyzwałaś bestię. A ty co uważasz? Jeszcze nic. Powiedz, jaka jest twoja wersja. Nie mam z tym nic wspólnego. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Widzę, że przygarnęłaś Alwina. A co? Miałam sierotę samego zostawić? Poza tym on ma potencjał. Co masz na myśli? Jest w nim moc, ale nie wiem, czy potrafi sobie z nią poradzić. Daję mu ziółka na noc i przynajmniej śpi spokojnie. Zyskałaś w moich oczach. Mało kto bierze sobie dodatkową gębę do wykarmienia w takich czasach. Tak naprawdę przygarnęłam go, bo idzie zima. Jak będę głodna, to go zjem. Tak pewnie mówią wioskowi. Uważają mnie za potwora. A jesteś potworem? W każdym człowieku kryje się potwór. Przyniosłem płatki białego mirtu. Świetnie. Teraz przyrządzimy z nich miksturę. Jak się ją robi? Interesują cię wiedźmie tajemnice, co? Jeśli przyrzekniesz, że nikomu nie przekażesz tej wiedzy, zdradzę ci sekret. Przyrzekam. Słuchaj więc uważnie. Weź 2 uncje trupiego jadu. Zmieszaj je z garścią płatków białego mirtu. Wymów swoje imię w spak. Zakręć się 3 razy przez lewe ramię, spluń w ogień i wymieszaj ponownie. Strasznie to skomplikowane. Wiedziałam, że żaden mężczyzna nie zrozumie wiedźmiej magii. Daj mi chwilę na przygotowanie mikstury. Do zobaczenia. Co za czasy. Jakieś wieści? Pochowałem twojego towarzysza. A więc tak skończył. Gdzieś w zapadłej wiosce. To był godny pochówek. Ma nawet własny sarkofag. No cóż, w takim razie mogę z czystym sumieniem wyruszyć do Wyzimy. Nie zapomniałeś o czymś? No tak, oto twoje 200 urenów. Zostań tam, gdzie jesteś. Może powinienem się pośpieszyć. Mm-hmm.
znalazłem dziwne krasnoludzkie kości. Wyglądają na grę. Grę? No coście, panie Wiedźmin. Czy ja wyglądam na takiego, co by się w taką dziecinadę bawił? Skądże? Jednak wiadomo, że kto jak kto, ale karczmarze wiele słyszeli, widzieli i wiedzą. Ano, wiem tylko, że Zoltan Ciwaj, nieludź, coś o kościach gada na okrągło. Gościom uczciwym spokoju nie daje. Wielkie dzięki za pomoc. A czego tu chcę? Bywaj, czas... Czego chcesz? Mikstura jest już gotowa? Tak. Alvin, wypij to. I żadnego marudzenia. Gorzkie. Mówiłam, żebyś nie marudził. A teraz mów. Abigail, boję się. Dlaczego oni obdarli pieska ze skóry? Dlaczego go skrzywdzili? Piesek był dobry, nikomu nie zrobił nic złego. I ta dziewczynka z domu za wioską krzyczała. Tak strasznie nieludzko jakoś. Niegrzeczne dzieci! Znowu znęcaliście się nad szczeniakiem wiedźmy? Za karę nie dostaniecie dzisiaj kolacji. Płynie niewinna krew, bratnia krew. Śmiechy mężczyzn i krzyki kobiety. Złe twarze, wykrzywione alkoholem i pożądaniem. Rżnij ją, pokaż jej, że jesteś mężczyzną. Złoto, złoto splamione krwią. Rodzi się bestia. Śmierć. Kara ostateczna. Kto na nią zasługuje? Kto jest winien? Kto umrze? Bestia już raz umarła. Nie boi się śmierci. Jest śmiercią. Jak chcesz pokonać ludzką podłość, łowco bestii? Mieczem? Ty, który umarłeś, a wciąż chodzisz po drzewach. Powiedz mi, kto jest winien? Kto mnie wezwał? Wystarczy. To się może źle skończyć. Abigail, przerwij trans. Już. Na moc siedmiu sfer opuść to ciało, zaklinam cię, odejdź. Chce mi się spać. Alvin, do łóżka. Przed tobą był tu inny wiedźmin, Berengar. Zostawił te notatki. Może ci pomogą. Dzięki. Bywaj.
życie. Siomuchy! Tak, to mnie zadowala. Mów szybko! Wiem już, skąd wzięła się bestia. Wiedźma ją sprowadziła? Nie. Bestię sprowadziła ludzka niegodziwość. W wiosce musiało dojść do jakichś zbrodni. Aby zabić bestię, będę musiał dokonać sprawiedliwego osądu tej sytuacji. To ciekawa informacja. Kiedy owieczki błądzą, dobry pasterz musi nawrócić je na właściwą drogę. Inaczej pożre je wilk. Dowiem się wszystkiego i znajdę sposób, by zaradzić problemowi bestii. Muszę zebrać mieszkańców. Oto twoja nagroda, Wiedźminie. 200 orenów. Wiedźmin na podgrodziu. Kolejny omen zapowiadający nieszczęście. Interesujące. Mężczyźni przy świątyni rozmawiali o tobie. Mężczyźni przy świątyni rozmawiali o tobie. Moje. Nie zadowala. Po zarazie padły zwierzęta i dzieciaki z głodu płaczą. Nie mam czasu na pogaduszki. Bywaj. Znałem brata Oda. On by nas obronił przed bestią. Kości. Bywaj. Interesujące. Wielebny zarządził daninę na następne kapliczki Wiecznego Ognia. Oj. Odmieniec, nie odmieniec, ale może będzie z ciebie pożytek.
Zabieracie rodzicom dzieci i szkolicie je na wiedźminów. Wstydź się. Teraz opiekuje się mną wielebny. Jak tu trafiłeś, mały? Wielebny mnie wyrwał ze szponów wiedźmy. Ze szponów? Tak. Nie wiem do końca, o co mu chodzi, ale tak mówi. Jak ci się tu mieszka? Całkiem dobrze. Mam szansę wyrosnąć na porządnego człowieka. Oczywiście. Trzymam kciuki, mały. Tory. Nie mogę sprzedać moich win z Beauclair. A tak dawno nie jadłam wieprzowiny. Dziękuję, ale nie głoduję. Miałam ochotę na wieprzowinkę. Bywa. Widziałem przejazd wielkiego mistrza. To była najpiękniejsza chwila w moim... Moja wnusia nie żyje. Moja biedna wnusia. Moja wnusia nie żyje. Moja biedna wnusia. To ciekawe. Interesujące. Umrę. Jesteś wiedźminem? Skąd wiesz? Nie odpowiada się pytaniem na pytanie. Niedawno widziałam kogoś podobnego do ciebie i zapytałam wielebnego, kto zacz. Nie wiem, jak się nazywał. Wiem tylko, że próbował przedostać się do miasta. Udało mu się wejść do Wyzimy? Nie wiem. Dogadywał się z wielebnym. Może Klecha mu pomógł. Możesz powiedzieć więcej na temat tego wiedźmina? Nic więcej nie wiem. W takim razie porozmawiajmy o czymś innym. To mięso dziwnie wygląda. Skąd pochodzi? Przyszedłeś wąchać czy kupować? Nie odpowiada się pytaniem na pytanie. Nie powinno cię obchodzić, skąd biorę mięso. Jeśli nie chcesz kupować, odejdź i zrób miejsce innym. Nie widzę tłoku. Opowiedz mi o tym drugim wiedźminie. Nic o nim nie wiem. W takim razie powtórz to, co już powiedziałaś. Kręcił się po okolicy i rozmawiał z wielebnym. Pewnie Klecha go wynają, ale wiedźmin czmychnął. Był czujny, chyba się czegoś obawiał. Dzięki. Nie pojmuję, dlaczego dotąd nie przegnali precz tego krasnoludzkiego kowala. Nie pojmuję, dlaczego dotąd nie przegnali precz tego krasnoludzkiego kowala. Jeśli potrafisz robić mieczem, ochroń nas przed bestią. No, znów można dostać elfią biżuterię. Nie pojmuję, dlaczego dotąd nie przegnali precz tego krasnoludzkiego kowala. Właśnie, beknie za swoje konszachty. Jestem strasznym stworem lataczem. Tak. Aj,